Piątek i sobotę w suwalskiej hali Osir siatkarskie święto. Na boisku staną cztery drużyny Oniko Warszawa, Indyk Pol AZS Olsztyn, Trefl Gdańsk i nasza drużyna MKS Ślepsk Malow Suwałki. Pierwsza rozgrywka pomiędzy drużynami z Warszawy i Olsztyna rozpocznie się o 16.00. Na 18.00 zaś zaplanowano mecz między Ślebskiem... A treflem. W sobotę o 11.00 o trzecie miejsce w memoriale zawalczą przegrane drużyny z piątkowych starć, a o 13.00 mecz finałowy. Pierwszy memoriał został rozegrany w Suwałkach w 2010 roku, kilka tygodni po śmierci ówczesnego prezydenta miasta Józefa Gajewskiego. Siatkarze Ślepska postanowili rozgrywkami sportowymi uczcić jego pamięć. I zasługi dla drużyny. Kiedy Białoniebiescy dostali się do pierwszej ligi polskiej siatkówki, okazało się, że Augustowski samorząd nie jest zainteresowany wsparciem drużyny. Bramy Suwałk otworzył siatkarzom właśnie Józef Gajewski. Dał halę, przekonał Radę, by dała pieniądze i postawił jeden warunek. Utrzymajcie się w pierwszej lidze. Zawodnicy i kadra trenerska zobowiązanie wykonała i gdy klubowa koszulka dla prezydenta była gotowa, Nadaszła wieść o jego nagłej śmierci. Klub uhonorował więc jego pamięć siatkarskim memoriałem.